jestem stary, widzę, jestem wierny. Przez obecną linię życia muszę oglądać bez przerwy sceny jak ty za szkłem, piszemy o nich w duecie. Obserwując nieme kino z łokciami na parapecie, zaczynam odcinek serialu wciąż aktywnego. Jak krytyk zdaje recenzję z mego planu filmowego. Role napędzają los i wewnętrzne rozterki. W tej tragikomedii nie padną wskazówki z reżyserki. Na planie para, udanego związku łaska. Zawsze dobrze nim nadejdzie wieczór, z nim ta druga maska. Wpierw wyznanie uczucia, potem kłótnie nad kieliszkiem. Polewają sobie wzajemnie miłość nad rozlewiskiem. Dalej dawne małżeństwo, dzieci ich nie powstrzymały. Dwie osobowości, na dobre i na złe nie wytrzymały. Różni ludzie, różne role, los historii, koneserem. Nigdzie nie stoją kamery, Bóg jest reżyserem. Tak patrzę na świat, bez tych romansów namiętnych. Bez kolorowego życia, mądrych, bogatych i pięknych. Bez cudnych historii, dobra, czynionego skrycie. Zawsze kiedy patrzę w lustro, widzę prawdziwe odbicie. Nie chcę gonić za tym celebrytów trendem, bo świat to nie mrąka zakończona happy endem. Tym znanym z telewizji, bo z realizmem w kolizji wychodzi sztucznie, więc prawdziwy mam na wizji. Perełki internetu dla mnie jak muchy na mięsie. Nie uwierz na swojej twarzy, czuję, że to nie jej miejsce. Nie spełniam kryteriów życia internetowego, bo nie widzę sensu w udawaniu kogoś innego. Jednak wszystkich to wciągnęło, dorośli też są na czasie, a piętnastki kręcą handel fotkami na naszej klasie. Słodkie życiorysy rozsypane tu i ówdzie, patologiczny sukces zbudowany na absurdzie. Wychodzę po zmroku, gdy nie mam nic do roboty. Wtedy spotykam inne księżycowe istoty. Zwycięstwa, porażki, walka boi przed upadkiem. Gonitwa z problemu statkiem, jestem tego świadkiem. Jestem obserwatorem, antena to nie natchnienie. Prawdziwy świat i ludzie to życia dla tekstu tchnienie. Zapisuję kartki, otoczony przez budynki. Patrzę na świat przez okno, nie przez kable albo skrzynki. Patrzę na świat, to nie człowieku im jak miłość. Tu się nikogo nie błaga, o litość chyba, że los. Ale tym bywa, skurwysynem i lubi dać przyczka w nos. Tak rankę przez okno sobie patrzę, widzę te domy, a w nich bogacze. Myślę czasem, też bym tak chciał, ale ja wiem co to życie i tak sobie to tłumaczę. Kiedy ja biorę problemy na klatę, bananowe dziecko bierze je na bogatego. Tatę tu nie ma jak w serialu, że wszyscy traktowani równo. Ci ubośni, a z przeszpanera traktowani są jak gówno. Widzę to, ale zlewam to ziomek. Ty tego nie zobaczysz w swoim dużym monitorze. A ja o każdej porze potrafię wyjść na miasto, zaobserwować nocne życie, kiedy nie potrafię zasnąć. Wielka więź ze swoim moimi ludźmi to my szczęście. Nie szukam pewnie szczęścia na fejsie czy innych portalach. Jak chcę konwersacji, to idę z ziomem lub jakąś dobrą damą na browara. Opisz się w szczegółach, ty opiszesz go ogólnie, ba. Opiszesz życie z nas wspólnej. Oczy zmęczone, bo kroczy po mieście, a już późna pora. Niezmęczone od pieprzonego monitora. Oczywiście te wszystkie bajery czasem bywają korzystne, ale w real life, ten co na ekranie, nigdy się nie zachłysnę. Czasem błysnę jakimś sloganem, zwykle gdy jestem nietrzeźwy i jest już nagrane. Mam jebane. Nie dodaję sweet fotek, dodaję zdjęcie z meranżu z mym dobrym ziomem. By zauważyć kontrast, ty nie muszę się starać, nie muszę jarać, nikogo dziwnego udawać. Wystarczy ziomek popatrzeć na ten świat, ale nie dzięki skrzynce, w którą leci 400 watt. Kocham to brat, te ciągłe obserwacje, potem opisuję to na solo, a teraz na kontraście mam stację.